Proszę Państwa, mamy tutaj świetną postać krakowską, zupełnie nowa sztuka. Pan Stanisław Mazur, wiceprezydent miasta Krakowa, który zamachnął się na stanowisku prezydenta, został wiceprezydentem i oto go mamy. Dobry wieczór, witam Państwa. To jest pan profesor, który, i teraz ja się dopytam, bo będę udawał, że nic nie wiem, czym się pan tak normalnie zajmuje? Znaczy tak normalnie to uczę studentów, a w ostatnim czasie zajmuję się miastem, gospodarką, przestrzenią, architekturą, buduję metro. Właśnie słyszałem, że w zapowiedziach to metro miało być na czwartek. Nie wiem, o którym czwartku mówimy, ale... Właśnie też tak chciałem doprecyzować. Tak, szybciej niż się nam wydaje. Okej. Okay. A czy nas na to stać? No, gdyby nas nie było stać, to byśmy nie budowali. Jestem ekonomistą, rektorem uczelni, która jest dobrą uczelnią. Okej. Okay. To ja nawet nie widziałem, że tak dobrze. Ja słyszałem, że mamy jakąś dziurę po kimś tam. Różne plotki się w mieście. Rozumiem. Proszę Państwa, jakieś marzenia, coś, co by Pan chciał przekazać, Panie Prezydencie, krakowianom? To chciałbym przekazać i podziękować, że jesteśmy tutaj razem. To, że oprócz gospodarki, przestrzeni, ekologii, tysiąca różnych ważnych rzeczy, potrzebujemy wolności, potrzebujemy wspólnoty. Wspólnota jest absolutnie podstawą wszystkiego, co nadaje sens temu miastu, co czyni to miasto lepszym. I właśnie takie wydarzenia jak te są żywym, widocznym, fantastycznym sposobem budowania wspólnoty. Bardzo dziękuję za to, że możemy być razem. My również dziękujemy. I ile trwa kadencja, panie prezydencie? 5 lat. 5 lat. Rektora 4. No ale to tam rektor, to tam sobie poradzi pan, a 5 lat to jednak nie. Potem pytają, czy coś się udało, nie? To najgorsze takie. Tak może być. Może tak być. Zapytamy. Bardzo dziękujemy pana prezydenta, żegnamy, ale zapraszamy do grona artystów. I proszę państwa, zrobimy sobie piosenkę Na Wawel, Na Wawel. No może pan prezydent na środek, ta, to tutaj... piękne miejsce takie tutaj na właśnie takie widoczne. Żebyśmy sprawdzili, czy pan prezydent pięknie i dobrze śpiewa. Słuchajcie, śpiewamy piosenkę numer 2 z panem prezydentem. Piosenka Na Wawel, Na Wawel. Śpiewamy 3 pierwsze zwrotki, a resztę sobie poczytajcie w domu, tylko nie gaście światła, bo tam są same straszne rzeczy i horrory. W każdym razie 3 zwrotki.